Zwężenie na odcinku ponad 4 km. Tak wygląda sytuacja na trasie S11 pomiędzy Poznaniem a Kurnikiem. Remont 12-kilometrowego odcinka trasy szybkiego ruchu, która została oddana do użytku 12 lat temu, trwa, a kierowcy muszą pamiętać o sporych utrudnieniach. Te prace będą się posuwały odcinkowo. To znaczy będzie tak, że i na jezdni zarówno w stronę Poznania i w stronę Kurnika ten remont będzie prowadzony, ale będą przewiązki, czyli będzie ruch przekładany z jednej jezdni na drugą jezdnię w taki sposób, żeby jak najmniejsze były utrudnienia dla kierowców. Jadąc trasą S11 w kierunku Poznania, warto więc pamiętać o tym, że musimy często korzystać z objazdów. Ale to nie jedyne prace, które w mieście i poza miastem trwają lub się właśnie rozpoczęły. 5 sierpnia ruszyły za to prace na ulicy Niestachowskiej na wysokości zjazdu z ulicy Wojska Polskiego. I tak na razie wyłączona z użytkowania jest zatoka autobusowa, której nawierzchnia będzie wyremontowana. Przystanek jest nieco przesunięty. Od 11 sierpnia drogowcy będą pracowali na lewym pasie tego zjazdu w ciągu ulicy Niestachowskiej, a od 18 sierpnia drogowcy będą pracowali już na prawym pasie i wtedy też będzie obowiązywał zakaz skrętu w prawo z ulicy Wojska Polskiego w kierunku Niestachowskiej. A jeśli chodzi o te bieżące utrudnienia, to tu warto pamiętać o zmianach, które towarzyszą kierowcom jadącym od strony Wojska Polskiego, z miasta wyjeżdżając i skręcającym w lewo w ulicę Niestachowską. Do skrętu w lewo mamy tylko jeden, a nie jak było do tej pory dwa pasy, o czym informują znaki poziome i pionowe. Niestety wielu kierowców jeździ tutaj na pamięć. Kierowcy mają już do dyspozycji dwa nowe, wolne i wyremontowane pasy na ulicy Krzywoustego. Wolne oczywiście od utrudnień, bo tych na ulicy Krzywoustego na nitce wjazdowej do Poznania już nie ma. Więc tutaj już nie mogliśmy dłużej czekać. No, trzeba pamiętać też, że okres wakacyjny, letni to jest najlepszy czas na remonty z racji tego, że ruch jest zdecydowanie mniejszy. Dzieci nie dojeżdżają do szkoły na zajęcia dodatkowe, nie ma również studentów, więc no, zdecydowanie te utrudnienia są wówczas najmniejsze. Ta nawierzchnia na odcinku ponad 2 km została wyremontowana i to dobre informacje. Nieco gorsze są takie, że o ile na nitce wjazdowej do Poznania nowa nawierzchnia jest, o tyle w tym roku na pewno nie doczekamy się jej na nitce wyjazdowej z Poznania. Maciej Szefer, Puls Dnia.